Idę w kolejnym filmiku, w takim do uzupełnieniu, dopełnieniu kwestii nut mlecznych. Tam oczywiście abstrahowałam od nut takich bardziej jogurtowych czy też nut śmietankowych, bardziej skoncentrowałam się na motywach mlecznych i teraz chciałabym dokonać rankingu, czyli miejsca numer 3, miejsca numer 2, yy, miejsca numer 1. Było mi ciężko, tak naprawdę. Wydawało mi się, że pod kątem takiej gęstości, intensywności, parametrowości, takiego sentymentu ogromnego do tego unikatu, Zadik Walter, Forher, ten Kremowy, on będzie numerem jeden i jest. Natomiast problem miałam trochę z miejscem numer dwa i trzy. Uznałam, że pod kątem takiej unikalności tego przełamania, tego tymianku, no to kadzidła, mleczne kadzidło coś, co poznałam jako pierwszy raz, tak naprawdę, przy. Milano, fragrance, basilika. Wcześniej tego nie znam, kolega mi polecił ten zapach, więc to jest dla mnie miejsce numer dwa. Natomiast miejsce numer trzy Dam Exequo, przepiękny mleczny, mleczno-ryżowy korigan, lubę oraz y, intrygujące mleczno-cielesno-specyficzno-ciasteczkowe. Bardzo intrygujący klimat: z Exequo, Orto Paris, Parisi. Dawną wersję, mówię o dawnej wersji, ponieważ jeden z widzów napisał właśnie, jeszcze musi się kojarzy nowa wersja. Jeżeli aż tak zmieniono zapach, to nie mówię tylko o dawnej wersji, ale będę porównywała mam próbkę z Monsant Bar, a flakon mam dawnej wersji. Mleczna zieloność, powiem szczerze, tutaj bym takie coś chciała jeszcze poruszyć, jako do uzupełnienia z kolei ranking rankingiem, ale mleczna zieloność rządzi z takim właśnie mlecznością z zieleni. To jest oczywiście zapach Chamber niszowej, argentyńskiej marki niszowej Fogia. Kremowe, zielone mmm, takie właśnie kremowo-mleczno-zielone magnolie. Magnolia romana, dawna wersja od Italii. I wskazałabym jeszcze ciekawy taki mlecz z takiego bardziej mleczka makowego, mleczka migdałowego, które jest zauważalne w unikacie Miller Harris limitowance Tender. I myślę, że na tym zakończymy.